Raz, 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 ja biebrza, raz, raz, raz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jest Malczu Mistrz. Momencik, przesunę sobie mikrofon bliżej. Tak, dobrze, wszystko jest dobrze, dobrze słychać. Moi mili, jest rzecz, w najbliższym czasie, w ostatnich dniach dzieje się dużo bardzo ważnych rzeczy. Wychodzą na jaw pewne brudy polskich księży odnośnie pedofilii. Wyszedł film, głośny film na YouTubie pana redaktora Sekielskiego, braci Sekielskich, tylko nie pod tytułem Tylko nie mów nikomu, jakoś tak. Jest to film dokumentalny obnażający perfidia, zwyrodnialstwa i żygo, i wręcz po prostu sprawy, problemy pedofilii w polskim kościele. Są to spotkania osobiste ofiary z oprawcą, jakieś różne reportaże, różne takie, po prostu no demaskujący film, obnażający jak jest naprawdę w polskim kościele, jeśli chodzi o sprawę pedofilii. To jest bardzo szokujący temat, bardzo trudny do ogarnięcia przez zwykłego Kowalskiego. Niemniej jednak moim zdaniem powinniśmy, chociaż każdy z nas powinien chociaż trochę ten film obejrzeć. Ja nie dałem rady do końca, obejrzałem tak jedną trzecią, jedną czwartą. Resztę obejrzę później, bo już mam, tak się we mnie krew zagotowała, że nienawidzę takich spraw. A z tego co słyszałem, to chodzi mi, w tym filmie też był wymieniony jako taka osoba, która tuszowała sprawę pedofilii wśród swoich podwładnych. Ale to tylko powtarzam, nie oskarżam ani nic, bo tak wywnioskowałem też z tego artykułu na WP. Ten artykuł jest teraz na głównej stronie WP, jest podkreślony, że sama Wirtualna Polska nagłośnia tą sprawę i bardzo dobrze. A chodzi o arcybiskupa Głódzia, który został spytany o film o pedofilii i odpowiedział w ten nonszalancki, perfidny, bezpośredni sposób: nie oglądam byle czego. No nie, bo nawet jeśli tam on był wymieniony jako ten, który tuszuje sprawy pedofilii wśród swoich kleryków czy innych oficjali kościoła, to on nie ogląda byle czego. No normalnie zapiera się butą i arogancją i pokazuje swoją perfidię wobec danego problemu sytuacji pedofilii w kościele. Czyli ogólnie, moi mili, ludzie są wkurkowani tym wszystkim i wcale im się nie dziwię. Popatrzcie na tą twarzyczkę naszego ojca przeora kochanego. To jest właśnie arcybiskup Głódź. Niestety. Od razu widać, że ma wywnioskować, można z twarzy i z oczu, że ma coś za skórą, że ma przyciemnione oczy. No nie wiem, ja nie będę tutaj dywagacji, nie chcę nikogo oskarżać, ja tylko po prostu powtarzam to, co wywnioskowałem z artykułu i z oglądnięcia filmu pana. Nie chcę obrażać tego pana, ale po jego wypowiedzi do tematu pedofilii w kościele, to wnioskuję, że jest jednym z pewnie z wielu takich aroganckich, butnych i perfidnych przykładów arcybiskupów w polskim kościele i powinien w trybie natychmiastowym zostać zdymisjonowany i odejść ze służby kościoła i dostać, za przeproszeniem, taką reprymendę od kogo się da i kopniaki od kogo się da, że ty nie wiem co. A tyle, dobra, nie ja tylko tak to powiedziałem to, co można wywnioskować po komentarzach pod filmem i pod artykułem.
A teraz przejdźmy do czytania komentarzy o arcybiskupie Gudziu. Jak widzicie, moi mili, już jest 2382 dyslajki i o dziwio 596 lajków! To do cholery! Nie. To nadal jest mało, ponieważ przeważają osoby, które są zdegustowane bezczelnością pana arcybiskupa Gudzia. Nieważne, jaki tytuł by miał ten człowiek, moim zdaniem jest perfidnie butny i arogancki. I nie bójmy się tego, mówmy otwarcie i ja nie obrażam, nie wyzywam pana biskupa Gudzia od takich śmakich czy owakich, tylko nazywam rzeczy po imieniu w kulturalny sposób, na tyle, na ile to się da. No, a że jestem Polakiem, to mam prawo do wolności słowa i elokwencji emocjonalnej, że tak to ujmę. A ludzie swoje piszą. I teraz czytamy, przeczytam kilka takich komentarzy, pierwszych lepszych, bo nie chcę wam przedłużać i żebyście się pieklili, hejtowali i wdrażali w te sprawy. Po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że że nawet hierarchia kościelna może zejść na manowce. Ale sam Kościół, sam w sobie instytucję jako Kościół, jako wspólnotę bardzo lubię i zwłaszcza polecam, pozdrawiam papieża Franciszka i innych pozytywnych ludzi tego przedsięwzięcia, którzy walczą z pedofilią w Kościele i na świecie. A teraz przeczytam komentarze przykładowe. Arcybiskup Głódź... O! Nie. Zwinę odpowiedzi. Arcybiskup Głódź, proszę się tak nie nadymać, ponieważ aby mieć wyrazisty pogląd na jakąkolwiek sprawę, należy wpierw zgłębić wszystko, a nawet to byle co. No właśnie. Rodacy, popatrzcie na tę uśmiechniętą mordę na zdjęciu. Pokazuję wam, gdzie ma wasze uwagi. To ta twarz mówi jedno. Możecie nam wszyscy naskoczyć na kant uja, dawać kasę na tacę i mordy w kupę. Pepe pisze. Wybrzmiewa nie wobec Kościoła, a nie wobec Boga. I tu jest dobre zaznaczenie. Nie wobec Kościoła, a nie wobec Boga. Nie wobec chamskiego i perfidnego traktowania ludzi jak podludzi, bo to jest naród ludzki, Boży, tak? A ci, kto to przesada, to niestety rypie opinię Kościoła. Czas to sobie uświadomić, że można wierzyć w Boga, niekoniecznie identyfikując się z Kościołem, który przez lata wbija nam do głowy, że bez nich to niemożliwe. No i taka prawda. Powiedział byle kto. Arcybiskup Głódź nie powinien odejść ze wspólnoty kościelnej. On powinien być z niej wykluczony jako hierarcha. W zasadzie wystarczy wysłuchać na YouTube wywiad z byłym księdzem pod tytułem Jaki jest największy grzech Kościoła? Zestawić to z dokumentem Siekierskiego, wypowiedzią Głódzia i mamy niemal pełen obraz sytuacji w Kościele katolickim. Ten, kto ukrywa pedofilii po parafiach, jest wspólnikiem przestępców. Wstyd i hańba, panie metropolito. To nie jest sensacja z Superekspresu, to jest rozmowa ofiar ze sprawcami, księża pedofile, którzy krzywdzili dzieci. Ciekawe, co pańskie słowa powie, na pańskie słowa powie papież całujący stopy i namawiający do ubóstwa i pokory. Wstyd! Ja oglądam za to byle gdzie, nie chodzę, dlatego dziś mnie tam nie było. Popko pisze. Panie Głódź, nie trzeba tak wysoko nosić tej głowy, można zaplerać się w sukienkę i upaść na nos. Nadęty, obrzydliwy ham, jakich jest wielu wśród księży w Krakowie. W Gdańsku te szmaty, to któremu faraonowi Egiptu gwizdnęli. No, faraonowi to oni do stóp nie dorastają, tak między nami, rodakami, moi rodacy. No, im do stóp nie dostają, nie dorównują nawet królom, papieżom, ale dobra,
To na tyle było w dzisiejszym niecodziennym marczu. Hejtujcie dalej to, co trzeba. To, co nie trzeba, to szanujcie. Róbcie swoje i się nie bójcie. To są tylko ludzie, którzy dochapali się do koryta. A archanioły swojej walną razem z papieżem, także pozdrawiam. Z tej strony był Malczumistrz. Nie mam nadziei, że nikt nie został urażony. Jakby co, przepraszam. Do zobaczenia, do zobaczenia, do widzenia. Z tej strony był Malczumistrz. Cześć i czołem, daj suba, wpadnij na komentarzy. Cześć!